Cześć! Dziś zrobię bardzo proste ciasteczka bez jajek, więc w sam raz dla alergików. Ale oczywiście nie tylko. Ciasteczka są pyszne, więc każdy może się nimi zajadać. Zapraszam do oglądania. Potrzebujemy 300 g mąki pszennej, 150 g cukru, kostkę masła i pół łyżeczki sody oczyszczonej, a także drzem o dowolnym smaku do przełożenia ciasteczek. Zaczynam od utarcia masła z cukrem. Do mąki dodaję pół łyżeczki sody oczyszczonej i mieszam. Mąkę z sodą dodaję do masła utartego z cukrem. I teraz wszystko razem zagniatamy, aż powstanie gładkie ciasto. Jeżeli ciasto nie będzie chciało się zagnieść, będzie zbyt suche, możemy dodać jeszcze łyżkę zimnej wody. Z ciasta powinna powstać taka kula. Od razu możemy przejść na stolnicę i wykrawać ciasteczka. Ja dzisiaj zamiast foremek będę do wycinania używać szklankę i kieliszek. Stolnicę opruszam mąką. I rozwałkowuję ciasto. Ok, gdy ciasto mam rozwałkowane, wycinam szklanką krążki. Połowie ciasteczek wycinam na środku dziurkę kieliszkiem, czyli powstaje mi taki okrąg. Pamiętajcie, musicie mieć tyle samo pełnych ciasteczek, jak i tych z wyciętym oczkiem. Ciasteczka od razu przekładam na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Pieczemy w piekarniku nagrzanym na 180 stopni około 15 minut. Ciasteczka mam już upieczone i ostudzone. Zmiksowałam sobie także drzem wiśniowy i będę nim ciasteczka przekładać. Biorę to pełne i rozsmarowuję na nim drzem. Na wierzch kładę ciasteczko z dziurką, przyciskam i gotowe. Odkładam na talerz. Dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie mój kanał, zostawiajcie kciuki w górę. Pa!